Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj w ramach powtórzeń chciałam Wam przypomnieć, jak się wyznacza rozwiązanie układu dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Dokładnie metodą wyznaczników. Chodzi o to, że mamy dwie niewiadome, x, y, które występuje i w jednym, i w drugim równaniu. Jest to układ tych dwóch równań. I metoda wyznaczników polega na tym, że musimy zapisać na początek w takim najlepiej zapisem macierzowym, jakie mamy tutaj kolejne kolumny. Pierwsza kolumna oznacza wartości x-ów, czyli to jest 2, 4, y-ów jest minus 5, to jest piątka, 1, bo przy y-u jest 1, a elementem rozwiązującym jest minus 1 i 9. I ten układ zapisany macierzowo najlepiej pokaże nam rozwiązanie. Pierwsza kolumna, ja sobie podpiszę, że to są x, druga y, a trzecia to jest wyraz wolny. I teraz tak, metoda wyznaczników polega na tym, że musimy zrobić z tej macierzy podstawowej kilkukrotnie zmodyfikowaną macierz i dla każdej z nich policzyć wyznacznik. Wyznacznik x oznacza, że muszę policzyć w tym momencie wyznacznik z tej macierzy, ale takiej, że z kolumna x-ów została zamieniona kolumną wyrazów wolnych, a z tego policzony wyznacznik. Czyli jest to wyznacznik, czyli możemy pisać jako det, z czego? Z minus 1, 9 i tak jak było 5 i 1. Z tego liczę wyznacznik. Jeżeli to jest macierz 2 na 2, to wyliczeniem tego jest 1 razy 1, na minusie oczywiście, bo tutaj widać, czyli przekątna minus przekątna, przemnożenie po pierwszej przekątnej minus przemnożenie po drugiej przekątnej. A więc w tym momencie jest to minus 1 razy 1 jest minus 1 i 5 na minusie razy 9 jest minus 45, więc piszę minus 45. Jeśli chcecie, przypomnijcie sobie sposób wyznaczania wyznaczników macierzy 2 na 2. Jest to na moim kanale już prawdopodobnie umieszczone, więc minus 1 plus 45 daje nam 44. Teraz wyznacznik po y-kach oznacza, że jest to wyznacznik z tej macierzy tutaj podstawowej, ale takiej, że kolumna dla y-ków zostaje zastąpiona kolumną tych wyrazów wolnych, czyli mam 2, 4 jak było i zamiast minus 5 i 1 piszę minus 1 i 9, minus 1 i 9 wyznacznik, czyli to jest 2 razy 9, to jest 18, minus przemnożenie minus 1 razy 4, czyli to jest minus 4 i 18 minus minus 4, czyli to jest 22. I jeszcze wyznacznik główny, pisze jak WGL, to jest wyznacznik z tej macierzy niezmodyfikowanej, czyli 2, 4, minus 5, 1. Wyznacznik liczę w ten sposób, że znowu 2 razy 1 to jest 2, minus 5 razy 4 daje mi minus 20, więc 20 minus minus 20 to jest 22. Oznacza tyle, że rozwiązanie ile wynosi x, ile wynosi y, liczymy zawsze w ten sposób, że wartość tego wyznacznika po x przez wartość wyznacznika tego niezmienionego, czyli głównego. Czyli mogę zapisać je jako wzór wx przez wg główne, czyli jest to wynik 44 przez 22, wynik mi daje oczywiście 2. Wartość y to jest wy, czyli wyznacznik po y przez wyznacznik główny, czyli faktycznie wartość tego wyznacznika po y jest 22 przez wyznacznik główny 22 wychodzi 1. I teraz rozwiązaniem takiego układu równań, gdzie były dwie niewiadome i dwa równania, mamy x równy 2, y równy 1. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdybym miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.